Witajcie. Jesteśmy dzisiaj na jeziorze Kochanki, tym zwanym Kopanym. Będziemy próbować złapać szczupaczka. Dzisiaj jest 5 maja, tak? Południem, niedziela. Gorący. Tak, bardzo ładna pogoda. Będziemy próbować. To jest to jezioro, w którym łapaliśmy te protki, znaczy jezioro, w tym kanał płynie. Właśnie w okolicy tego jeziora. Tam łowiliśmy te płotki. A zresztą zobaczycie na filmie. Przyciąłem... Przyciąłem malucha na bielutkie kopyto. Chyba w drugim czy trzecim rzucie na miejscówce. Oj, na takie białe kopytko. Chyba 500, nie wiem ile to jest, 7? 3,5? Maluszek. Zaraz zmierzymy. Sam zrobiłem jakieś prawie 40 cm. Puszczamy go. Zmierzyliśmy niecałe 40 cm. I wędruje do wody. Poszedł. 5 minut po moim. Ktoś go musisz powiązać. Chcesz śmignąć? O! Jest. Ten jest trochę większy. Ohoho. No ten jest trudniejszy, ten będzie miał 45, ale mu poszło. Ale wziął ładnie. Teraz Karol puszcza swoją zdobycz. Tu parę centymetrów większy. Jakieś prawie 45. Poszedł. A jeszcze tutaj. Całkiem nam się udało. W ciągu 5 minut jesteśmy na tym kanale teraz, przenieśliśmy się. Udało mi się złapać takiego malucha. Te płotki łapiemy. Właśnie, to jest ten kanał, gdzie te płotki łapiemy, tylko za tym zakrętem. To taki maluch i on może mieć 25 cm max, kurczę, naprawdę. Aż śmiesznie. Taki maluszek, ale przynajmniej są tu rybki, nie? Dobra, wypuszczamy go, niech sobie żyje i rośnie. O, poszedł, no, płynnie w tą stronę. Hop. Dobra, my łowimy dalej. Oj, ale się urąbał teraz. Karol, odhaczysz. Teraz jedną ręką mam ten. Jak możesz. Taki, no pewnie koło 40 podobny tego. Już szkoda tego nie mierzymy, nie? Już mi się nie chce. Mocno potem. Kurde. Takie, tak wiesz, ja... Powinieneś... Dać mi go w rękę, o dobra. Okej, poszło ładnie. Już bez żadnego mierzenia i tak dalej. Tylko sobie zejdę gdzieś do wody. Oj. Uwaga, przejdę ci nad wędką. Mój trzeci dzisiaj. Oj. Nie wpierniczył do wody. Okej. Okay. Mały płynie. Ja teraz niech nam przyprowadzi jakąś mamuśkę. Tak to trochę ładniejszy. O, poszedł sobie ładnie. Okej, okay, mówimy dalej. Karol, ciągnie szczupaczka. O, ten działa. Proszę pana, uła. A, myślałem, że będzie większy. Weź go tak. Taki może 50-tasek może jest. No, jeszcze. A wyglądało nie. Nie ma 50, jakieś 40. Trzymamy go po długie. Chwilę się z nim męczyliśmy, bo tak popnął mocno. To tylko się zbiła dwoma ramieniami, ale jest dobrze, mam nadzieję, że odpłynie, bo trochę chwilę nam zeszło. O, dobrze. Mam nadzieję, że w miarę dobrej kondycji. Jakieś minuty temu mu zdał chyba z tego samego miejsca. On nie będzie za wielki chyba. Nie, ale nie. O jest brzdący, już jest 3-3. Ojej, ale brzdączek. Dobra, ci pomogę. O jest. O. Ale jaki ładny kolor, nie? Ojej. Zaraz mi puszczamy też malucha. Kurde, trzeci już. Ale za żarcie biorą, naprawdę. Ten też był. Parę mnie jakoś widzę. No idź malutki. Już po 3 na koncie. To moja szczęśliwa broszka.
Ile? Dwa? Na dzisiaj? Na dzisiaj jak? Dwa i... No, kiedyś tam... Kiedyś jeszcze dwa. Jest sympatycznie. Nadużyłam tego słowa, tak wiem, ale to nic. Chcieliśmy przedstawić wam nasz arsenał na dzisiejszy wypad, nasz szczupaka. Może zaczniemy od wędek. Moja wędka firmy Cupido z Candlika ma 70 od 10 do 30 gram, jest to wklejanka. Aktualnie jej używam, mam jeszcze jeden kij, który częściej używam, ale jest zepsuty, pęk mi, znaczy niefortunnie pęk w połowie prawie. Do tego kołowrotek firmy Dragon, model Viper. Już coraz mniejsza o samą pojemność i tak dalej, takie parametry powrotka na razie nieistotne. O właśnie, jeszcze mam plecionkę czarną do chyba do 15 kg. Jest dość gruba jak na taką wytrzymałość, ale tego była trochę tańsza, to jakoś nie przeszkadza. Spinning Karola, Charisma, Jackson. 2,70 również, ale do 20 gram. Tylko kołowrotek też firmy Jackson. Kitomodo. Arsen. Arsen, okej. Okay. Tu mamy trochę gum, trochę kopyt. Dzisiaj używaliśmy najwięcej białych, z takich rozmiarów trochę większych, znaczy większych, takich średnich. Karol też, właśnie wspominałem, też ma plecionkę, też taką czarną. Do 12 kg, tak? Tak. Przy grubości, jakiej grubości? No nie pamiętam, ale... 0,12? Tak, chyba. Albo 14, 0,12 albo 0,14. Używaliśmy dzisiaj w większości kopyt i Karol to swoją blaszkę taką elegancką, łowną, ale już ją stracił. Karol łowił takie trochę większe kopyta. Znaczy to są moje kopyta, ale to nic. Główki, tu przynęty. Nie mamy tego za wiele, ale zawsze coś na początek jest. Znaczy początek w miarę. Ja dzisiaj łowiłem najwięcej na kopyta tego rozmiaru, to są chyba 7 cm, coś takiego. 5 chyba. Nie, no niestety 5. 7,5 są moje. Tak, tyle jest 5. 7,5 są moje. A najwięcej na te kolory takie białe. Jeszcze Karola sprzęcier trochę. Trochę gum. Sterków i tak dalej. Okej, okay, my już idziemy do domu. Słońce jeszcze dość duże, ale już chcemy zakończyć. Bardzo dzisiaj udane łowy. 6 szczupaczków. Karol, 3 na Karola koncie i 3 na moim koncie. Bardzo miło było. No dobra. Wszystko co miłe, szybko się kończy. My lecimy do domu.